Czy da się w Polsce wygrać na urząd prezydenta, nie respektując na przykład praw człowieka? I myślę, że za kilka miesięcy przekonamy się, że się da. Znaczy, ale że co stawiasz, że wygra Duda, czy że wygra Kidawa? Nie wiem, ale... Dzień dobry, kolejny odcinek programu Debaty. Ten program nazywa się Złoty Róg. Poprzednio wysłuchaliśmy rozmowy z trójką polityków reprezentujących trzy największe opozycyjne bloki szykujące się do kampanii prezydenckiej. To tworzy taką sytuację, która jest jak historia o złotej rybce. Co byś zrobił człowieku, jakie miałbyś życzenia, żeby w Polsce było dobrze, tak? Żeby w Polsce panowała taka demokracja, w której uczestniczą wszyscy obywatele i wiedzą o tym, że uczestniczą. Ci obywatele, którzy dzisiaj są w konflikcie po dwóch politycznych stronach, którzy mają taką konstytucję, innymi słowy, którą akceptują wszyscy, tak? W którym nie ma takich problemów zapalnych, jakich jest dzisiaj bez liku i które powodują wciąż w Polsce konflikty groźne dla stabilności państwa i dla przetrwania każdej władzy. Problem polega na tym, że w ciągu poprzedniej kadencji PiS nikt nie pomyślał w ogóle o tych trzech życzeniach. Nie pomyślał o tym, co w Polsce należałoby zmienić, żeby na przykład skończyć polską wojnę, albo żeby utrwalić polską demokrację i uchronić ją przed zagrożeniami, które wszyscy znamy. Wysłuchaliśmy debaty polityków, a dzisiaj chcemy porozmawiać o tych samych sprawach z przedstawicielkami akurat ruchów obywatelskich. Jest z nami dzisiaj KOT, Zarząd Główny Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji. Jest z nami OSK, która podobnie jak my, obywatele RP, nie ma zarządu i żadnej struktury, ale reprezentowany jest Ogólnopolski Strajk Kobiet Godnie. I mamy wreszcie ekologów, Strajk dla Ziemi. Mogę? Ja nie określam się jako ekolog. Ja jestem po prostu obywatelką działającą w ruchu proklimatycznym. Aha, a to dzięki za to wyjaśnienie. Ciekaw jestem, na czym dokładnie polega różnica, ale może zacznijmy od tego, tak? Usłyszeliśmy przed chwilą takie opinie, które mówią o tym, że demokratyczny prezydent musi doprowadzić wetem bądź samym swoim istnieniem do tego, że się obóz rządzący rozpadnie. Uważam te Państwa postulaty tutaj za bardzo cenne, ale równie ważna jest skuteczność, tak? Więc ja mam takie przeświadczenie, czy chciałabym, żeby tak się wydarzyło, że w momencie, kiedy Andrzej Duda przestanie być prezydentem, a zostanie nim ktoś z dzisiejszej opozycji, no to to weto będzie tak skuteczne, że być może te rządy PiS-u się skończą przed upływem 4 lat i wtedy będzie można śmielej też mówić o różnych innych rzeczach, tak? Ja przyznam, że dopuszczam taką możliwość, że prezydent będzie koabitował z PiS-em przez 3 lata i będzie blokował to, co jest złymi rozwiązaniami, a akceptował to, co jest dobre. Na przykład, jeżeli idzie o politykę społeczną. Moim zdaniem prezydent powinien spełniać taką rolę, żeby pokazywać kierunek, w którym będzie zmierzać opozycja, kiedy już PiS straci władzę. Co ma znaczyć tyle, że o prawdziwej reformie kraju mamy rozmawiać prawdopodobnie właśnie wtedy, kiedy zniknie nam pisowski przeciwnik. I ja przede wszystkim chciałem się dowiedzieć, co wy na to, czy taka logika jest do zaakceptowania, czy my mamy rzeczywiście te wszystkie nasze wyraziste postulaty, katastrofa klimatyczna i walka z tym zagrożeniem, prawa kobiet, praworządność i fundamentalne pryncypia demokratyczne. Wszystko to mamy odwieszać na kołku i czekać, aż zły PiS przeminie i dopiero potem zacząć w ogóle myśleć o tym, jak ma wyglądać Polska. Cóż ja mam powiedzieć? Politycy muszą mówić swoje. Oni mają swoje gry i mają swoje układy. To nie jest myślenie obywatelskie, to jest myślenie polityczne, to jest myślenie partyjne. Oni myślą takimi kategoriami. My jesteśmy po innej stronie, po stronie ruchów obywatelskich, bo tutaj wszyscy reprezentujemy takie, które, tak jak właśnie mówimy, nie mają specjalnych struktur, są głosem raczej jakichś
jakiegoś przekroju społeczeństwa w danym temacie, w danym zagadnieniu. I my musimy mówić inaczej. My nie możemy odwieszać swoich spraw. Nie można odwiesić tematu związanego z klimatem, ponieważ takich rzeczy się nie odwiesza. Nie ma czegoś takiego. Nie można tak myśleć w ogóle. Nie odwiesza się praw człowieka, nie odwiesza się demokracji. Ale nie mam specjalnie pomysłu na to, jak rozwiązać ten problem, bo w tym systemie, w jakim jesteśmy, gdzie partie nas reprezentują, to po prostu tak będzie. Oni będą mówili tak, jak muszą mówić, tak jak im wynika z ich partyjnych decyzji. Bo oni istnieją w jakiejś grze, w szachy, gdzie się przesuwa pionek w tą stronę, więc tamten przesunie ci, ten cię zlikwiduje bądź cię nie zlikwiduje. I tam nie ma pola na nasze tematy tak naprawdę. Nasze tematy są po prostu tylko kolejnymi pionkami w tej grze. Więc to jest zupełnie inna rozmowa. Ja nie wiem specjalnie, jak z nimi rozmawiać. Nie mam na to pomysłu. W tym systemie, w jakim istniejemy teraz, nie mam specjalnie pomysłu na to, jak z nimi rozmawiać. Bo my mówimy jako ruchy obywatelskie od dawna o tym, o czym mówimy. Oni doskonale wiedzą na przykład, że kwestie praw kobiet są zasadnicze i wielu z polityków, startując w ostatnich wyborach, przyjmowało je jako pierwsze punkty w swoich programach. To znaczy rozumieli, że to jest już ważne, natomiast wciąż to jest tylko właśnie taki pionek. Tak. To nie jest realna sprawa, realne ciało, realna kwestia. Nawet gdybyśmy rozmawiali teraz o tym, co prezydent może, co by mógł i tak dalej, to do niczego, mam wrażenie, w ramach tego systemu sensownego nie dojdziemy. Ludzie nie wierzą już politykom w tym systemie, w jakim to funkcjonuje. Politycy są jednym z zawodów o najniższym procencie zaufania ludzi. To prawda, tak. To są po prostu, uważani są za kłamców, jakby to jest ten wizerunek. Więc nie wiem specjalnie, czy politycy w ogóle są dla nas partnerami w rozmowie. No dobra, no, ale oni liczą na nasze poparcie, koncentrują się, to jest częsty zarzut, koncentrują się na sondażach i swoje własne programy polityczne albo swoje własne poglądy wręcz dopasowują do tego, co im ze słupków sondażowych wynika. A więc być może to jest tak, że powinniśmy te słupki sondażowe im pokazać, pokazać im warunki poparcia. Znaczy, liberalizacja przepisów aborcyjnych na przykład w tym Sejmie nie ma szans przejść, ponieważ większość ma Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast oczywiście jesteśmy po irlandzkich doświadczeniach i otóż wiemy, że to jest bardzo kontrowersyjny temat i że jakby rozniecenie społecznej dyskusji w kampanii wyborczej może owocować tym, że ten, kto z takim postulatem wystąpi, zdobędzie niszowe głosy, jakieś tam 8%, powiedzmy. Ta osoba, która mówi, że aborcja jest zabójstwem, prawdopodobnie wygra, bo to będzie organizować emocje, to napędzi ludzi. Niech prezydent zapowie nie to, że zliberalizuje aborcję, albo zezwoli na adopcję dzieci przez pary homoseksualne, tylko niech odda tę decyzję obywatelom. Michał Kamiński mówił tutaj rzeczy dosyć interesujące, tyle tylko, że mówił to we własnym imieniu, a nie w imieniu swojej partii, że owszem, politycy mają w Polsce zbyt wiele władzy, że te decyzje nie powinny zapadać w parlamencie, tylko powinny być, i mamy irlandzkie doświadczenie, które pokazuje, że da się to zrobić dobrze, a nie źle, te decyzje można powierzyć obywatelom. Klimat i katastrofa klimatyczna, to jest kolejna taka rzecz, znaczy panel, obywatelski panel klimatyczny, który jest na czele listy postulatów wszystkich ruchów i środowisk ekologicznych na świecie, o ile dobrze znam sytuację i ją rozumiem, być może powinien być wprost zaadresowany do prezydenta, kimkolwiek on, ktokolwiek nim zostanie. Tak? Ponieważ prezydent nazajutrz po objęciu urzędu taki panel może po prostu zorganizować. Co wy na to? Panel obywatelski jest bardzo ciekawym i pożytecznym narzędziem wprowadzania zmian z taką dużą legitymacją społeczną, ale musi być przeprowadzony według sztuki, musi być przeprowadzony według reguł. Dlatego ważne jest, żeby go... To jest też jakby w polskich warunkach nowe narzędzie, które było stosowane na poziomie samorządowych w kilku miastach, ale powiedzmy, że prawdopodobnie nie jest powszechnie znane. Dlatego widzę duże szanse w zastosowaniu tego panelu, ale przykładałabym niezwykłą uwagę i dużą ostrożność do tego, żeby nie wypaczyć jego założeń. Mhm. Było to bardzo łatwo zmanipulować, a nie wyobrażam sobie, żeby można było przeprowadzić dwa razy panel w tej samej sprawie, tak samo jak trochę
groteskowo wygląda, jak się przeprowadza dwa razy referendum w jakiejś sprawie. Więc nie dyskutowaliśmy tego, ale w swoim imieniu mogę powiedzieć, że ja teraz nie wyjdę i nie powiem kandydatom na prezydenta natychmiast, jak tylko by mieć władzę, róbcie ten panel, dlatego że musimy ten proces po prostu przeprowadzić bardzo dobrze. Aha. No dobrze, tylko że pewnie istnieją jakieś dające się nazwać warunki, tak, w którym taki panel byłby dobrym rozwiązaniem. Ja to znów się powołuję na to doświadczenie irlandzkie, które dotyczyło stosunków Kościół-Państwo i prawa aborcyjnego głównie. Tam zdecydowano, że po obradach panelu obywatelskiego o wszystkim zdecyduje powszechne referendum. I ono się odbyło w Irlandii i nie było populistyczne. Ja rozumiem, że w sprawach klimatu sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, bo jest po prostu trudniejsza. Tak? Ale czy to w ogóle jest tak Komitet Obrony Demokracji na ten przykład? Czy my dojrzeliśmy do takiej sytuacji, w której okej, są wybory i znowu mamy biegać z ulotkami? Czy może to jest jednak czas, żeby powiedzieć, dobra, w porządku, pobiegamy z tymi ulotkami, ale po spełnieniu jakichś warunków? Czy to jest tak, że możemy dzisiaj zacząć rozmawiać w Towarzystwie Ruchów Obywatelskich już otwartym tekstem o tym, że czegoś od polityków chcemy? I może to jest czas, żebyśmy zaczęli myśleć, co to może być takiego, Kinga? Tu jestem rozdarta trochę, bo nasze środowisko, oczywiście Komitet Obrony Demokracji gromadzi przeróżnych ludzi o przeróżnych poglądach i zapatrywaniach i naszym takim głównym postulatem jest praworządność. Więc teraz jak prowadzimy rozmowy o tym, kogo będziemy wspierać w tej kampanii, jak się zacznie, to oczywiście mówimy, że na pewno nie jednego kandydata, tylko wszystkich demokratycznych. I że chcemy ich zapytać, czy gwarantują, że będą zwolennikami tej jakiejś mapy drogowej przywracania praworządności, jak to już będzie możliwe, bo są takie zespoły, które nad tym pracują z ekspertami prawniczymi, z profesorem Matczakiem, jak to wszystko odkręcić i jakie wprowadzić narzędzia, żeby już niemożliwa była taka sytuacja po raz drugi. Ale oczywiście sercem ja odpowiadam, no a z drugiej strony, kiedy, jak nie teraz, mamy rozmawiać o wizji nowej Polski, nowoczesnego państwa, może najwyższy czas, żebyśmy zaczęli właśnie teraz, a nie wiecznie czekali na coś, co się stanie. Więc prawdopodobnie obie te sprawy się nie wykluczają. Ja myślę, że jest dość ważne, żeby ten kandydat demokratyczny w jakiś sposób mógł zagwarantować, że będzie rzeczywiście niepartyjny. I będzie rzeczywiście otwarty na wiele poglądów. Wczoraj słyszałam o takich badaniach na temat Andrzeja Dudy, które mówią, że zarówno jego zwolennicy, jak i przeciwnicy, wszyscy równo uważają, że on nie jest niezależny, tylko że jego zwolennikom to nie przeszkadza w jakiś wspaniały sposób. Więc widzimy, jaka krzywda już się stała, że ludzie przyzwyczaili się do myśli, że prezydent może być zależny i to nie szkodzi. Więc to odczarowanie partyjnego kierunku, z którego oni by przychodzą, byłoby wspaniałe, bo jak wiemy, no takiego czysto obywatelskiego kandydata nie ma. No, Szymon Hołownia się próbuje w ten sposób... Próbuje. ...przedstawić. Znaczy, ja nie wiem, ja przywykłem myśleć, niby dlaczego z góry zakładać, że nie wiem, Hołownia kłamie, mówiąc, że jest, że chce być prezydentem ponadpartyjnym. Pytanie, albo też sugestia z mojej strony, tak mówiąc wprost, byłaby raczej taka, żeby poważnie pomyśleć o referendach. Znaczy, żeby powiedzieć, że są takie sprawy, to jest rzeczywiście sytuacja trudna dla mnie do logicznego zrozumienia. Jak to jest? Sprawy te zwane światopoglądowymi mają być nieobecne w kampanii wyborczej. Bo jak mówi Joanna Kluzik-Rostkowska przy tym stole, one niepotrzebnie budzą emocje w kwestiach, w których powinniśmy raczej skupić się na racjonalnym myśleniu i szukaniu dialogu. Tak? Dlaczego PiS-owi się udało grać na takich emocjach bardzo wysokich? Dlaczego my jesteśmy tak podzieleni, że już przestajemy myśleć rozsądnie, tylko jesteśmy bardzo rozemocjonowani po dwóch stronach barykady? I to się pokazało w kampanii, kiedy wyszedł film Sekielskiego, o którym mówiono, że przegraliśmy przez niego wybory europejskie. On na pewno
zmobilizował część tej wspólnoty katolicko-narodowej. Wszystko to mówię dlatego, że uważam, że bezwzględnie ważna jest rozmowa, żeby zejść z tego poziomu wzajemnych agresji, emocji, tylko przejść na poziom rozmowy. Dobra, tylko że zaraz, co rozumiemy przez rozmowę, bo postulatem, który wynikał z tego, co się stało w wyborach europejskich. Także faktycznie film Sekielskich prawdopodobnie da się bronić takiej tezy, zmobilizował bardzo tą pisowską kontrrewolucję, tak bym to powiedział. Wspólnotę katolicko-narodową. Natomiast pytanie, co znaczy rozmowa? Tak? No bo to, co my proponujemy, to rozładować wreszcie ten problem, który zamyka lękiem usta liberalnych polityków z Platformy Obywatelskiej. I mamy wybranych polityków w parlamencie, tak, przy nieobecności tych tematów, które nas wszystkich wyganiały wielokrotnie na ulicę w sprawach klimatu, w sprawie praw kobiet i w sprawie praworządności. Najbardziej emocjonujące i zapalne polskie kwestie są z tego powodu, że są emocjonujące i zapalne, nieobecne w kampanii wyborczej. Już teraz widzimy na starcie kampanii prezydenckiej, że dzieje się w zasadzie to samo. O klimacie słyszymy ogólniki, o prawach kobiet nawet w osobie lewicowego Macieja Gduli, że tu trzeba, zalecana jest ostrożność i tak dalej, i tak dalej. A może to jest czas, żeby powiedzieć, dajcie głos nam. My sobie poradzimy. Pytanie, co usłyszymy? Co usłyszymy jako głos ludu? Głos ludu. Ja osobiście, ale to jest moja opinia, jestem trochę sceptyczna, bo wydaje mi się, że w Polsce tej tradycji nie ma. I trzeba by ją jakoś powoli wprowadzić, na pewno przez bardzo rozszerzoną debatę czy jakąś informacyjną kampanię, przez przyzwyczajenie do referendum. Te takie demokracje, które to stosują na przykład referenda, te lokalne, więc ludzie są dość przyzwyczajeni, bo to też się przekłada potem na frekwencję, co daje słaby mandat takiemu wynikowi, albo go w ogóle nie daje, tak? Jak mało ludzi przychodzi na takie referendum. W polskiej historii jedynym referendum, które przekroczyło ten próg 50%, było referendum unijne. To ja szczerze mówiąc liczyłem na to, że jak spotkamy się w takim gronie, to załatwimy taki interes, znaczy umówimy się na taki cykl spotkań, taki, który się odbywa na oczach opinii publicznej i będziemy się umawiać na wspólne działanie. To przede wszystkim tego bym chciał usłyszeć. Jak wy sądzicie, czy to jest rzeczywiście możliwe, żeby pokazać tą obywatelską siłę sprawczą wobec polityki i w którym kierunku ona powinna iść? Moje zdanie jest takie, czy nasze obywateli RP zdanie jest takie, żeby odebrać politykom nadmiar władzy, którą oni sobie uzurpacyjnie biorą. Ale z tego wynika cały szereg problemów. Ekolodzy, czy są w stanie rzeczywiście politycznie artykułować ekologiczne postulaty. To jest, wydaje mi się, mniejszy problem w stosunku do tego najgrubszego, jaki mamy, kiedy mówimy o prawach kobiet, bo to, co słychać często w odpowiedzi na taki postulat, żeby o prawach aborcyjnych choćby zdecydowało powszechne referendum, to często odpowiedź ze strony środowisk kobiecych, nie wiem, Klementyna, co ty na to, brzmi taka, nie będzie ktoś w głosowaniu decydował, czy ja jestem człowiekiem i jakie prawa mi się w związku z tym należą. Jak sądzisz, jak to powinno być rozstrzygane? No tak właśnie jest, jak mówisz, że środowiska, większość środowisk kobiecych, z jakimi mam do czynienia, kiedy pada hasło tego referendum, jest po prostu bardzo krytyczna i niechętna. Druga kwestia, jaką do tego referendum trzeba dołożyć, to jest ta podobna jak przy panelach. Żeby takie referendum mogło zaistnieć, znaczy w momencie, w takim świecie, w jakim żyjemy, gdzie toczy się jakaś wojna dezinformacyjna, gdzie na co dzień mamy do czynienia z fake newsami, trzeba przywrócić najpierw w ogóle wiarę w to, że istnieje nauka, że są eksperci, że nie opinie są istotne, a wiedza. My nie jesteśmy chyba jeszcze na tym etapie w ogóle, żeby społeczeństwo przywróciło jakiś zdrowy rozsądek debacie publicznej. Bo te debaty, które się toczą, one w większości po prostu jadą na opiniach. Ale ten przykład irlandzki, o którym wspominasz, on nie jest dla mnie przekonywujący, tylko że to trzeba by poprzedzić po prostu bardzo głęboką debatą. A żeby ona w ogóle mogła się rozpocząć, trzeba przywrócić wiarę w to, że tak, są autorytety i tak, są jakieś intelektualne elity. Są. Mhm. I te intelektualne elity posiadają pewną wiedzę, która jest nam potrzebna.
W tym momencie ja nie widzę podłoża pod to, wiesz? Tylko w tym momencie ja bym nie przekonywała bardzo mocno prezydenta, żeby robił i zaczynał coś takiego, bo nawet jak on zacznie, to te wszystkie narzędzia, z których mógłby skorzystać, nie są gotowe, bo istniejemy w jakiejś magmie dezinformacji. To powinno być miejsce telewizji publicznej. Tam powinna się taka dyskusja odbywać. Ludzie poprzez publiczny kanał powinni słyszeć i uczestniczyć w tej debacie. No dobra, ale to tak jakbyś trochę mówiła, że dobra, okej, najpierw musimy załatwić PiS, żeby odzyskać telewizję publiczną, żeby w ogóle móc zacząć rozmawiać na takie tematy. My możemy rozmawiać na te tematy, ale wydaje mi się, że w tym momencie chyba poprzez referendum byśmy się sami powiesili chyba. Tak mówił Gdula. To zakłada taki bardzo optymistyczny scenariusz, moim zdaniem jednak nazwę go naiwnym, że jak ludzie porozmawiają mówi i zagłosują... Mówi profesor Maciej Gdula, autor raportu o miastku. Ale to wtedy zagłosują tak, jak chcą tego ruchy społeczne, nie, zwłaszcza ruchy społeczne, które są po naszej stronie. Tak? Ja mam trochę na to inne spojrzenie. Nie pozbawiałbym polityków takiej roli uczestników, animatorów debaty, ludzi, którzy jasne, mają swoje zdanie i którzy też coś wyrażają. Kurczę, no jednak na polityków ale głosują tysiące ludzi. Jasne. Oni są przeselekcjonowani, naprawdę większość z nich jest inteligentnych, wbrew temu, jak są oceniani przez szeroką publiczność. Ja tylko mówiłem, że w sprawach światopoglądowych decyzja powinna należeć do obywateli. Tak. Myślę, że każda strona by się z tym zgodziła, pod warunkiem, że wygrałaby referendum. Nie. Za długo jesteśmy tak, w polityce, no to powiedzmy, tak, co zrobią ruchy kobiece, jeżeli przegrają referendum aborcyjne? To znaczy powiedzą, dlatego okay, się go bardzo boją niektóre okay, ruchy nie róbmy kobiece takiego referendum już nigdy i w ogóle nie dyskutujmy o tej sprawie, to jest załatwione na 1000 lat w Polsce. Mnie się zdaje, że ludzie łatwiej zaakceptują zmianę w kwestiach światopoglądowych przez parlament, bo zawsze za 4 lata mogą wybrać nowy i coś odkręcić. A referendum jest w jakimś sensie nieodkręcalne przez jedno pokolenie. Ja natomiast uważam, że takie regulacje dotyczące bardzo podstawowych praw człowieka, bo o tym mówimy, one muszą mieć status, to się prawnie nazywa ustawy organicznej, to znaczy takiej, w której chwilowa większość parlamentarna nie będzie tego mogła właśnie zmienić. Tak, ja też myślę bardziej w tą stronę. Dlatego, że to nie może być tak, że nagle, nie wiem, paru biskupów się wkurzy i coś znowu oświadczy, tak? I w związku z tym wywracają się przepisy, które regulują, Matko Boska, podstawowe kwestie dotyczące praw człowieka. Uważam też, że cokolwiek, jakakolwiek decyzja nie nastąpi w sprawie klimatu, to ona również musi być odporna na polityczne koniunktury, ponieważ jest to ewidentnie ponadpartyjny i ponadpolityczny problem. Teraz, skoro mówisz o tym, o takich zjawiskach dotyczących, nie wiem, kultury politycznej i tak dalej, to ja bym z kolei z drugiej strony zaatakował ten problem, posługując się postulatami klimatycznymi. Ponieważ wydaje mi się, że katastrofa klimatyczna, ta perspektywa, jak nic innego, pokazuje, do jakiego stopnia zużyty jest system demokracji przedstawicielskiej, nawet wtedy, kiedy on jest pozbawiony tej pisowskiej patologii. Żeby, bo to nie jest tylko kwestia dokładnie Polski. Było wiadomo, o co chodzi. Bo jeśli możemy się dzisiaj spodziewać, a popraw mnie, jeśli się mylę, że możemy się tego spodziewać, że walcząc z katastrofą klimatyczną, będziemy musieli podjąć takie decyzje, które każą nam natychmiast zrezygnować z tych części naszego stylu życia i komfortu, które uważamy za oczywistość. Na przykład przesadzając albo przerysowując, ale skracając problem, że trzeba będzie z dnia na dzień zamknąć stacje benzynowe. I tego nikt nie zrobi z polityków, ponieważ oni nie po to są. Oni są po to, żeby wygrywać następną kadencję. To, tak? Że z dnia na dzień włączymy stacje benzynowe, to może się pojawić tylko w nagłówku w gazecie. Jakby nikt na poważnie tego nie proponuje. To, co jest proponowane, to są stopniowe procesy. One mogą być dość szybkie, ale bardziej w skali lat, a nie z dnia na dzień. I styl życia się zmieni, ale to nie znaczy, że to jakby wszystkie te zmiany to będą polegały na tym, że będziemy sobie odejmować nasz komfort. Niektóre rzeczy mogą być dla nas wygodniejsze, tylko będą inne. Więc to jest pierwsza rzecz, o którą chciałam poprosić, żeby właśnie nie stawiać tego tak zero-jedynkowo, że nagle i że to wszystko będzie właśnie takie super nieprzyjemne dla nas. Przepraszam, wtrącę się, bo jednak sprostowanie jest tutaj konieczne. Mamy dyrektywę unijną o podwyżce cen energii, tak? I o karach za emisję CO2.
I odbyło się głosowanie w polskim parlamencie pisowskiej ustawy, którą poparła również opozycja, tak? Mówiące o dopłatach do cen energii. Tak? To było wprost przeciw klimatycznej dyrektywie unijnej. I było właśnie takie, tak? Że ceny muszą wzrosnąć energii, ponieważ energia nas truje, tak? Że rujnuje nam klimat. Tak? Politycy mówią nie. Dlaczego mówią nie? No dlatego, że właśnie będziemy musieli zrezygnować ze sporej części swojego komfortu, znaczy płacić więcej za energię. To się dzieje. Myślę, że sprawa klimatu jest trochę inna od tych kwestii, które przedstawiają moje koleżanki, bo one są, nie jest tak bardzo zero-jedynkowa i możliwych jest wiele rozwiązań. I Unia Europejska, podnosząc stopniowo ceny energii, oferując jednocześnie środki na źródła zeroemisyjne, jednocześnie mówi o tym, że musimy zapobiegać ubóstwu energetycznemu. Ja bym też nie szła w taką stronę, żebym po prostu nagle radykalnie podniosła ceny energii i na przykład zostawiła jakieś osoby bez dostępu do energii, zwłaszcza, że są osoby często najmniej uprzywilejowane, które używają mieszkania energią elektryczną i już teraz ich na to nie stać. Więc no, to nie jest zero-jedynkowe. To można liczyć jakoś w procentach, można rozmawiać o prędkości tego. Problemem jest raczej to, że większość tych rozwiązań, o których teraz dyskutujemy w Polsce, to albo jest kontrskuteczne, albo są zupełnie pozorne. Że to w ogóle nie są rozwiązania, tak? A jakie one mogą być, to my możemy rozmawiać. To jest technologia, to jest wiedza naukowa, to są doświadczenia innych krajów, z których możemy czerpać. Na scenie politycznej to nie jest zero-jedynkowe. Jedna rzecz to wypowiedzi polityków, a druga rzecz to są poglądy wyborców, które też są badane. I w Polsce akurat jest tak, że sprawy klimatyczne nie dzielą tak bardzo ludzi według klucza prawica-lewica. Taką sytuację mam w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce ten wzorzec się nie utrwalił, nie przeniósł. I wyborcy PiS-u też przejmują się klimatem i PiS o tym wie. W ciągu tego roku język partii rządzącej dotyczący klimatu się bardzo zmienił. Zobaczymy, czy za tym pójdą też realne działania. To wymaga naszej uważności, żebyśmy się nie dali zwieść tym pozornym działaniom i presji, ale to właśnie to jest kolejna rzecz, którą chciałam jakby skomentować, że nie uważam, że to jest takie zapalne dla polskiego społeczeństwa. To jest zapalne na poziomie dyskusji politycznej. Może jeżeli te wzorce dyskusji będą się utrwalać, to się przeniesie na społeczeństwo, ale w tym momencie tak nie jest. Dobra, no ale mamy... To być może nie jest temat zapalny. Zresztą jest zaletą, ja bym powiedział, tego w kampanii akurat prezydenckiej. Tak? Natomiast znaczy zagrożeni jesteśmy, no bo to ta ofensywa się zaczyna. Już Jędraszewski mówi o ekologizmie. A jak to będzie... To, znaczy też wiemy z doświadczeń polskich, że te polaryzacje wokół partyjnych, plemiennych totemów następują szybciej niż byśmy chcieli. Ktoś musi w tych sprawach zdecydować. I teraz w stosunku do środowisk kobiecych, to ja bym to postawił na ostrzu noża. Musi nastąpić ta decyzja dotycząca praw kobiet, bo tych praw kobiet nie ma w polskim systemie prawnym. I to jest taka sytuacja, jaka była w Szwajcarii. Tak? Że w 50-tych latach referendum w sprawie praw wyborczych kobiet skończyło się porażką, w 60-tych jeszcze, przepraszam, ale już u progu 70-tych lat, w 71 bądź drugim, nie pamiętam dokładnie, prawa wyborcze kobietom w Szwajcarii nadało, uwaga, referendum facetów. To była dopiero sytuacja, ktoś to musi uchwalić. No więc realne pytanie, które stoi przed polskim społeczeństwem i przed kobietami w Polsce, jest takie, kto, na miłość boską? Czy rzeczywiście trójka państwa tutaj przy tym stole obecnie w składzie Joanna Kluzik-Rostkowska, Maciej Gdula i Michał Kamiński? Dlaczego niby oni mają mieć prawo do rozstrzygania w tej kwestii, a nie my, tak jak tutaj? A sam udzieliłeś odpowiedzi, tak myślę, mówiąc o tych referendach szwajcarskich, że potrzebna jest dokładnie to, co mówiła Klementyna, debata oparta o fakty, wiedzę, argumenty. Bo z jednej strony mamy polityków czy biskupów, a z drugiej strony wolę ludu, a głos ludu
czym byłby dzisiaj? Nie, to dobrze, tylko że znaczy, moje pytanie jest, opiniach. Rozumiejąc wszystkie zastrzeżenia, że tam poziom tej debaty jest żałosny i tak dalej, i wszystkie zagrożenia, które z tego wynikają, ja się pytam, co powinno być postulatem obywatelskim, bo dla mnie akurat z tego punktu widzenia sprawa jest oczywista. Ta decyzja musi zostać podjęta prędzej lub później i musi należeć do nas, a nie do tych państwa, którzy mają tendencję do dealowania z biskupami w jakimś tam zamkniętym czyimś gabinecie. I akurat, ja szczerze mówiąc, tego się nie boję, tak? Bo, ponieważ nie sądzę, żeby w Irlandii był poziom świadomości jakoś tak radykalnie lepszy od tego, co funkcjonuje w Polsce. Natomiast tam właśnie panel obywatelski to zagwarantował. Tam był co najmniej rok debaty z udziałem ekspertów ze wszystkich możliwych stron angażowanych i tak dalej. I to się stało. Znaczy, albo to zaczniemy, albo w ogóle to zawsze będzie ryzykowne i zawsze będziemy. Tylko widzisz, problem polega na tym, że zorganizujesz taki panel, takie debaty, kiedy my w punkcie wyjściowym teraz już wiemy, że większość społeczeństwa jest za tym, żeby takie prawa były przyznane. Problem polega na tym, że politycy się wciąż tego boją i mówią, że to jest właśnie ryzykowny temat, że obniża im poparcie i tak dalej. To jest taka schizofreniczna sytuacja, kiedy oni wiedzą dokładnie, co ludzie myślą. Nawet nie trzeba debaty na ten temat już organizować. Widzą to na ulicach, widzą to w wynikach sondaży, mogą sami sobie przeprowadzić swoje własne badania, wiedzą o tym. A potem przychodzą i mówią, politycy są po prostu dużo bardziej konserwatywni niż ludzie na nich głosujący i prezentują taki zestaw po prostu idei, gdzie jakby najwięcej im się wydaje, ludzi powinno się wokół tego skupić. Ale właśnie wokół tego się skupia większość. Tylko coś w tym polskim uprawianiu polityki jest właśnie nie tak. I każda z tych partii, z której strony by nie była, ma ciągle z tym problem. My jesteśmy niedorozwinięci pod względem politycznym. Znaczy, to jest miód na moje serce, jak narzekasz na te partie, ale to jest trochę takie próżne narzekanie, no bo sami je tak jakoś próżne narzekanie. No, trzeba nazwać to po imieniu. Tak to wygląda w Polsce, że politycy są dużo bardziej konserwatywni, nawet ze strony lewej, nawet kiedy na przykład Razem o sobie mówi. Oni mówią, że oni wcale nie są żadną, bo przez prawicę są tak przedstawiani partią radykalną. Mhm. Oni są w zasadzie bardzo umiarkowaną lewicową partią, jeśli porównać ich z partiami lewicowymi na świecie. I oni są rzeczywiście umiarkowani. Nasza specyfika polska jest taka straszna, dlatego to musi wejść w tą domenę i w ten dyskurs polityczny, bo my nigdy tego nie zmienimy. Będziemy wiecznie mieli konserwatywnych konserwatystów, konserwatywnych demokratów, konserwatywnych liberałów i konserwatywnych lewicowców. Lewice, tak. No sorry. To ja przepraszam, gdzie mam mieszkać? To nie jest kraj dla mnie i wielu innych obywateli. Musimy to poszerzyć. To się musi, tą kołdrę musimy wreszcie jakoś podrzeć i to pierze musi gdzieś zacząć wylatywać w różne strony, żeby jakieś powietrze wreszcie zaistniało w tym kraju, bo my po prostu jesteśmy zduszeni w konserwie. Dobrze, Klementyna, ale poczekaj, spokojnie, bo jeżeli teraz postawić sprawy w ten sposób... Dlatego nie rozdzielaj tak bardzo, że obywatele, a politycy. Obywatele mówią i obywatele już mówią dużo i protestują i wychodzą i piszą i petycje i tak dalej. To politycy w końcu muszą przełamać to. Oni też muszą to zrobić. Znaczy, moim zdaniem, że ja mam odwrotną intuicję. Moim zdaniem my powinniśmy się nauczyć mówić politykom twardo. Rozdam ci ulotkę, dosyć twardo. Ja tu proszę podpis. Pytanie, co ma być treścią dokumentu widniejącego ponad tym podpisem takiego. Widzisz, ale ja mam wrażenie, że obywatele mówią. W sprawie praw, tych tak zwanych spraw światopoglądowych, a widzę je bardzo szeroko, bo to nie tylko są te kwestie, ale to zostawmy to na razie. Ja uważam, akurat w sprawie praw kobiet, jestem absolutnie przekonany, nie mam żadnych wątpliwości. Panel obywatelski nazajutrz po objęciu władzy, pani Małgorzato Kidawa-Błońska, czy panie Hołownia, czy panie tam, ktokolwiek by to był, no ale wiemy jak będzie, tak? Małgorzata Kidawa-Błońska, bądźmy realistami. Okej, to wtedy jestem gotów, powiedzmy, dobra, okej, okay, jestem gotów ganiać z tymi ulotkami. Panel obywatelski i jego werdykt jest wiążący. Następnym krokiem jest referendum. I od nas zależy, na miłość boską, to, czy ta debata odbędzie się tak, jak się powinna odbywać. Że mamy wszystkie sznurki w ręku. Albo to zrobimy, albo będziemy mięsem armatnim w tych wyborach, bezrozumnym, tak jak bywaliśmy do tej pory. Ja zrobiłem ankietę przy okazji wyborów europejskich wśród aktywistów obywatelskich.
I zapytałem, to mi ciarki po plecach chodziły, bo zapytałem, z czego byłabyś lub byłbyś w stanie zrezygnować, byleby tylko wygrać wybory albo utrzymać władzę demokratów. Mm-hmm. Praworządność, trójpodział władzy, tam wszystkie te kwestie były. Aborcja oczywiście też. Wszyscy byli gotowi rezygnować z postulatów aborcyjnych, byleby tylko demokraci utrzymali władzę, ale uwaga, tam była też kara śmierci. Otóż demokraci byliby w stanie akceptować wykonywanie kary śmierci w Polsce, byleby tylko demokraci utrzymali władzę w Polsce. No to jest to właśnie, o czym mówię. No, no więc i to jest też to, o czym ja mówię, tak? Że na miłość boską, no coś z tym koniecznie trzeba zerwać, to po pierwsze. I naprawdę to nie jest wszystko jedno, który kandydat uzyska obywatelskie poparcie w wyborach prezydenckich, bo ja myślę, że z tym się akurat chyba powinniśmy zgodzić tutaj wszyscy, że póki co ten demokratyczny, ta demokratyczna połowa obywateli w polskim społeczeństwie jest gotowa głosować na konia, byleby to był tylko nasz koń. Prawda? No nie do końca tak jest. Nie? Nie. No my zdecydowanie głosujemy wedle naszych postulatów. Nie interesuje mnie na przykład pani Kidawa-Błońska, co mówi ale na temat... Ale my, to znaczy mówisz aktywistki strajku kobiet. A w drugiej turze? Interesuje nas to, kto nie kłamie w naszych sprawach, kto nie przeinacza, kto nie wykręca się, tylko mówi wprost i nazywa rzeczy po imieniu. I nie rezygnuje z praw człowieka na rzecz jakichś innych interesów. No ale jak to jest, że kobiety wyganiają na ulicę dziesiątki, setki tysięcy kobiet w czarnych protestach i w różnych innych kolorach tych protestów, a ta a polityczne przełożenie jest tak nieskuteczne? Mówisz, że politycy są bardziej konserwatywni niż, niż społeczeństwo. Ale wiesz, Robert Biedroń miał, startując wiosną, 16% poparcia w niektórych sondażach, dostał 6%. I ja dostałem 15. I wiesz, świetnie wiem, że około połowy tych moich 15% to były głosy konfederatów, którzy nie mieli na kogo głosować. Policzyłem to, sprawdziłem i nie ma szans, nie było inaczej. Tak? Czyli z tej progresywnej strony to ja dostałem pewnie 7-8, tak? A pozostałe 7 dostałem od wyborców konfederacji tych sejmowych. Naprawdę tak było. Więc znaczy, moja teza jest taka, że nie da się pominąć tego twardego elektoratu partii politycznych, bo to jest około 40%. Tak? Problem na tym polega, że twardy elektorat partyjny i liderzy partyjni nie wiedzą, że bez naszych niszowych 15% też wyżej głowy nie podskoczą. Tak? Jest teraz pytanie, znaczy jedno z pytań w tym kontekście, jakie ja bym zadał, byłoby takie, czy da się w Polsce wygrać wybory prezydenckie bez wizji przyszłej Polski, która A zawiera rozwiązanie konfliktu o prawa kobiet, B rozwiązanie zagadnień związanych z katastrofą klimatyczną, C zapewnienie realnego trójpodziału władzy, bo to ja o tym z Kodem chciałem pogadać głównie, bo trójpodział władzy to nie tylko są niezawisłe sądy, ale to jest również kontrola rządu przez parlament, która nigdy w Polsce nie zadziałała, która jest brakującym bezpiecznikiem konstytucyjnej demokracji, który gdyby istniał, to by uniemożliwił pisowski zamach stanu. Tak? To by się nie dało zrobić tego w takim układzie. Ale to jest bardzo niebezpieczny postulat, bo rozwiązanie tej luki w polskim ustroju wymaga dzisiaj zmiany konstytucji. Bum. Czy my jesteśmy na to gotowi? Znaczy, ja uważam, że bez takiego postawienia sprawy w ogóle szkoda gadać o wygranych wyborach prezydenckich i o rozwiązaniu polskich problemów z katastrofą klimatyczną włącznie, tak? No bo przepraszam bardzo, no ale w dysfunkcjonalnym ustroju my niczego nie załatwimy, w żadnej z tych spraw. Co do postulatów prezydenckich, ja w ogóle uważam, że to, co przed nami stoi mój głos miałby każdy, kto by to powiedział, to jest to, że my musimy właśnie w imię tego, o czym powiedziałem, żeby zamknąć trzecią RP, zamknąć okres pisowski i zbudować nową, lepszą republikę, którą ja zawsze nazywam przy okazji świecką republiką, bo bardzo jestem przywiązany do tego pojęcia. Nam jest potrzebny kolejny okrągły stół. Okrągły stół, w którym będziemy mogli porozmawiać w bardzo uczciwy sposób. Wielki panel narodowy, w którym będziemy mogli w uczciwy sposób porozmawiać również o kształcie polityki gospodarczej,
o kształcie klimatycznym, żeby ludziom powiedzieć. O konstytucji też? O konstytucji też, oczywiście, że tak, ale porozmawiać, ponieważ ja jestem zdania, że ludziom trzeba zawsze mówić prawdę. Adopcja, to znaczy, adopcja gejów? Tak, jak najbardziej. Uważam, że rozmawiać trzeba. Albo rozmawiamy szczerze, albo mówimy, na coś jest jeszcze za wcześnie, na coś za późno. Nie, trzeba powiedzieć ludziom, jakie są, co leży na stole i niech ludzie wybierają, bo ja tu się zgadzam. W sprawach światopoglądowych powinniśmy to odebrać politykom. Lewym, prawym, środkowym, wszystkim. Dlaczego ja jako obywatel nie mogę zagłosować w referendum, a mogę jako poseł? A moja żona, której to dotyczy bardziej niż ja, nie może o tym w ogóle zagłosować, bo posłanką nie jest. Jeżeli prezydent mi powie, że on uszanuje każdy wybór obywateli, to ja nie mam problemu z głosowaniem na prezydenta, który nie będzie miał dokładnie takich samych poglądów w tej sprawie jak ja. Ponieważ ja będę wiedział, że przy referendum on i ja będziemy mieli taki sam głos. Pytanie jest takie, czy jest waszym zdaniem dzisiaj szansa, żeby instytucje społeczeństwa obywatelskiego w stanie nędznym, umówmy się, były w stanie zewrzeć szyki, porozumieć się i wyartykułować taki zestaw postulatów, które naszym zdaniem tworzą dla Polski nadzieję, związaną i z trójpodziałem władzy, ze stabilnością demokracji i ze sprostaniem katastrofie klimatycznej, no i z rozwiązaniem tych spraw wszystkich, takich jak prawa kobiet. Moim zdaniem ten katalog jest o wiele szerszy, bo pomoc socjalna to jest kolejna rzecz, czyli 500+, w skrócie mówiąc. O nim też słyszymy. Jest zły, ale no nie zabierzemy, no bo przecież nie jesteśmy politycznymi samobójcami, a to jest kolejna kwestia, którą trzeba rozwiązać. Czy waszym zdaniem jest szansa na to, żebyśmy się dogadali w tej sprawie i jeszcze w najbliższych miesiącach, zanim się kampania prezydencka nie rozstrzygnie, przedstawili czytelne postulaty, twardo postawione jako warunek. Okej, pani Małgorzato, poprzemy panią, ale chcemy mieć parę rzeczy pozałatwiane. No, jeśli zadajesz, w sumie tutaj są dwa pytania. Jeśli zadajesz pytanie, czy my, ruch obywatelski, jesteśmy w stanie się dogadać i wypracować coś, myślę, że no, jak wiemy, nigdy nie jest to łatwe, ale że dałoby się zrobić. Mhm. Jakoś. Nawet gdybyś, że może by się dało zrobić. Niemniej, nawet gdybyśmy dotarli do tego punktu i przedstawili nasze postulaty, czy jak to zwał, to miałeś jeszcze drugie pytanie. Czy da się w Polsce wygrać na urząd prezydenta, nie respektując na przykład praw człowieka? I myślę, że za kilka miesięcy przekonamy się, że się da. Znaczy, ale że co stawiasz, że wygra Duda, czy że wygra Kidawa? Nie wiem, ale sądzę, że się da, bo taki jest zasadniczo wybór. Ale wiesz, że to strasznie niepatriotyczna puenta by nam wyszła, że jeden pies, nie wiem, jaka Kidawa, jest, ale wygra Duda, ten i kontekst, tak ale mówię o realiach, tak to wygląda. Więc nawet nasz wysiłek, jakkolwiek byśmy się nie wysilali, gdyby na przykład środowiska kobiece zgodziły się na to czy na tamto, co wątpię, dlatego że my raczej w ramach strajku kobiet szanujemy swoją autonomię i różnorodność myślenia, także my nie wybieramy nigdy jednej kandydatki, kandydata, który jest dla nas tam alfą i omegą. Nie. Dobrze, ale to nie musimy popierać jednego kandydata, wystarczy, że napiszemy cyrograf i będziemy latać od jednego do drugiego. Że możemy napisać taki cyrograf i wyobrażam sobie również, że potem wygra kandydat, który nie będzie przestrzegał żadnego punktu z tego cyrografu. To jest osobny problem, tak, to prawda. Co z tym zrobić? To jest osobny problem, to prawda. Ale to, bo ja bym chciał, znaczy jakby zmierzać do konkluzji tego naszego spotkania, to ja bym chciał, żeby się spróbować umówić na przyszłość, okej, to zróbmy tak, żeby w najbliższych tygodniach spróbować doprowadzić, żeby to się skończyło porozumieniem w sprawie takiej, co robimy z prawami kobiet. Czy wszyscy decydujemy się stawiać twardo warunki wszystkim możliwym kandydatom na urząd prezydenta dotyczące praw kobiet i jakie to mogą być, jakie to powinny być warunki. Moim zdaniem panel obywatelski akurat i referendum w tej sprawie. Ja bym to proponował, ale to oczywiście jest temat otwarty do dyskusji. I jeżeli byśmy się na to umawiali, to nie może być zrobione z inicjatywą feministyczną OSK, Partią Kobiet, o ile jeszcze istnieje, bo nawet nie wiem, i tak dalej, tylko tu musi obowiązywać bezwzględna solidarność, czyli wszystkie ruchy obywatelskie, moim zdaniem, powinny tutaj iść sztamą i to porozumienie krwią powinno podpisane nas obowiązywać. I podobną rzecz bym prosił te wszystkie obywatelskie ruchy,
które się zmagają z katastrofą klimatyczną. Myśmy nawet już próbowali coś takiego robić. To nie my konkretnie, ale Młodzieżowy Strajk Klimatyczny to jest inna organizacja niż ta, którą ja reprezentuję. Oni mieli kilka takich postulatów, które przedstawiali partiom przed wyborami parlamentarnymi. I no, to spowodowało, że oni musieli się zadeklarować w jakiś tam sposób. Duży problem jest później z wywiązywaniem z obietnic oczywiście tych partii, które są w opozycji i mają mniejszy wpływ na rzeczywistość. Natomiast ta rozmowa z premierem Morawieckim w oparciu o te podpisane postulaty się później odbywała. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny zrobił protest pod kancelarią premiera po tym, jak on wyraził zdanie odrębne na temat Europejskiego Zielonego Ładu i neutralności klimatycznej w 2050 roku na poziomie Unii Europejskiej. To Młodzieżowy Strajk Klimatyczny zrobił demonstrację i wystosował list do premiera. Rzeczywiście nie zrobiliśmy takiej wspólnej listy postulatów do tej pory. Może to jest jakiś pomysł na wybory prezydenckie. To ja wam bardzo dziękuję, zanim nie pozamarzamy tutaj na amen. Chciałem powiedzieć tak, że konkluzja, z którą tutaj się nikt nie zaprzeczy, mam nadzieję, jest taka, że jesteśmy mniej więcej umówieni na to, żeby w kolejnych tygodniach tutaj spotykać się z uczestnikami różnych instytucji obywatelskiego społeczeństwa i różnych ruchów, które widzieliśmy ostatnio na ulicach w sprawie praworządności, w sprawie klimatu, w sprawie praw człowieka, że wreszcie użyję prawidłowego określenia na koniec tej naszej dzisiejszej dyskusji, po to, żeby uzgodnić bardzo konkretne postulaty polityczne związane z naprawą kraju, która te wszystkie sprawy, które wyganiały nas na ulicę, po prostu rozwiąże. Myślę sobie, że zgodzimy się też z tym, że właśnie w ten sposób da się naprawdę wygrać wybory prezydenckie i każde inne, budując w Polsce nadzieję na trwałą demokrację, taką, która realizuje potrzeby ludzi, a nie interesy interesownych skądinąd polityków.